Siemanko, Piotrek Piechowiak z tej strony. Dzisiaj Dzionek ze mną. Jesteśmy obecnie w Stargardzie. Zaczynamy od śniadania, jest godzina 7:00. Na śniadanie wjeżdża tutaj 5 całych jajek, 250 gram białek jaj, dwie parówki. Tutaj jest miarka Lifepacka, miarka BCA i miarka antykatabolika. Tutaj są witaminy, minerały, witamina C, witamina B kompleks, witaminy, minerały, tu będzie chyba magnez. Cały zestaw mogę powiedzieć, teraz już to nie pamiętam dokładnie jeszcze, jakie tam suple stosuję w moim całym arsenale, ale tak to wygląda. Zabieram się za śniadanko, a po śniadaniu ruszamy na trening cardio, wytrzymałościówka, wydolnościówka, ale to zaraz zobaczycie. Idziemy do Biedronki na zakupy. Trzeba zakupy zrobić. Zobaczycie, co jem na ostatnie 6,5 tygodnia do gali, bo jak wiecie, muszę się troszkę pozbyć kilogramów. To jaka waga teraz? Waga była 122 na koniec grudnia, obecnie 112. No i myślę, że ten tydzień będzie taki dosyć kluczowy, bo zwiększyłem znowu jednostki treningowe, więc myślę, że pod koniec tygodnia może być około tak 110, następny tydzień tak ze 109, 108, no i tak już będę delikatnie sobie schodził, tak nie będę rygorystycznie obcinał tego jedzenia. Wcześniej miałem dosyć sporo białka, teraz te białko wyrzucam, nie potrzebuję już tej masy mięśniowej tyle, a wiadomo, czym więcej jem białka, tym mięśnie nie chcą mi spadać, więc postanowiłem zwiększyć węglowodany, żeby mieć, jak to się mówi, paliwo, tak, na treningi. Obciąłem na tą rzecz białko, zaraz zobaczycie. Na pewno zmniejszyłem mięso, postawiłem troszkę bardziej na twarogi, jajka standardowo, do tego izolacik jakiś. Zaraz zobaczycie. Jedziemy. Jedziemy do nas zakupów. Thank God, little homie, it's Friday. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. It's Friday. To jest kurwa jakiś żart. Ale wybaczą chłopakom, chłopacy robią dobrą robotę. Widzicie, jaka pogoda, cały czas pada śnieg, deszcz. A teraz zapraszam do mojego sparring partnera Grzegorza. Suplementy sportowe w Stargardzie. Idziemy po suple, bo wiadomo, trzeba suple brać. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Sparring partner Grzegorz. Jeszcze raz. My się widzimy cały czas. Cały czas. Po 2-3 razy dziennie. Przyszliśmy tak. Po suple, oczywiście. Six pack nutrition, oczywiście. Piotruś, tego weczka i co ładujemy? Tak, ładujemy. Tu masz Piotruś izolatkę, te kataboliki, duże izolatki. Masz reklamówkę? No. Tak, już reklamóweczkę dajemy. Reklamówka, oczywiście test six packa. Six pack. I ładujemy Piotruś, co tam izolacik, antykatabolik? Antykatabolik na pewno. Tak, BCA. BCA na pewno. BCA, tylko i wyłącznie six pack. Ja bym jeszcze prosił tak, na pewno bym wziął Milky Shake'a. Milky Shake'a smak? Ale jest to... Wiecie, że to do omletów dodaje, nie? Czekolada. Proszę bardzo. Izolacik? Tak, izolat koniecznie. Izolat. Potreningowo. Tylko six pack, naprawdę smaczny, sam Kaśką moją. Degustujemy cały czas, także jest ok.
sosiki. Masełko w górę podróż. I zobaczcie. Syropy zero, masło orzechowe. Dzięki tym syropom zjadam 4 torebki ryżu dziennie. Nie miałem problemu z dwoma. My już po zakupach. Jak widzieliście, zakupy były bardzo udane. I tak, wjeżdża kostka chudego twarogu. 125 gram płatków kukurydzianych. Mleko 0%. Oczywiście na mój twaróg lecą syropy 0, które uwielbiam. Tutaj macie wanilię, tutaj macie czekoladę karmel, no i tutaj dodatkowo taki fajny deserowy czekolada orange. I co, zaczynamy posiłek. Po posiłku kąpiel i szybka drzemka i zobaczycie, co się będzie dalej działo. Yeah, I'm tired of this fucking panda song. I don't stand alone. I just wanna wrap my fucking hands across. Yeah. Stab the fucking panda's jaw. No co, godzina 17:30. Zapraszamy do kuźni Berserkers. Tutaj to się odbywa wszystko. I dzisiaj trening 17:30 MMA. On him, dab on a nigga while I'm standing on him. Kick him, punch him, throw him, make him slam the wall. Time to a cannon, make him cannonball to the ocean, make him suffer too. Nigga, this is fucking animal abuse. Animal cruelty on the fucking news. I'ma kill the panda till he bloody too. I'm in the black and blue, fight a black and white. I don't fuck with niggas like a pack of dice. Eat the panda, bitch, I got an appetite. I'm out this world, I swear that I'm a satellite. I'm many rappers gotta try to play me. Tired of hearing niggas on the same beat. Time to kill the panda in my open jam. It's fine to a man in the same week. What's a panda to a fucking polar bear? A gorilla to a monkey, tiger to a pig. Burn him up and turn the fucking candles on. Choke him, beat him, put a couple of hammers on him. Dab on a nigga while I'm standing on him. Kick him, hit him, make him slam the wall. Time to a cannon, make him cannonball to the ocean, make him suffer too. Nigga, this is fucking animal abuse. Animal cruelty on the fucking news. I'ma kill the panda till he bloody too. That's a bloody mess, that's a bloody death. Tell them niggas hating on me, suck a dick. I ain't satisfied until I get to smash J-Lo and give her ass a couple kids. I've been on Animal Planet, I got my hands in the phantom. I can't in the dinner, nobody gonna hear me a Grammy. God damn it, I barely don't even wanna hear what they planning. I sit in the pen again and then I blame with the hammer. The man with the planet, you looking at the man in the mirror. The man with the killer, the driller, nigga, shredded the building. I hang with the villains, really well, I handle my business. I get it, I get it, I gotta get it, damn it, I did it. No ja właśnie, po moim trzecim treningu, jak widzieliście sami rano, był poranny trening na dworze. Teraz o 17:30 było MMA, do 19:00, o 19:00 brazylijskie jiu-jitsu, do 20:30, także dzisiaj 3 jednostki treningowe wykonane, jestem zadowolony, zobaczycie tam pewnie gdzieś tam w urywkach co nieco, ale to co wy możecie zobaczyć to oglądniecie, a to co ja mam to ja mam, jedziemy dalej. No i co, jest godzina 23:30. Widzieliście mój cały dzionek, śniadanko, pierwszy trening na dworze, potem zakupy, potem były kolejne 2 treningi. No i co? Zapraszam do śledzenia kanału Sixpack TV oraz zapraszam na moją walkę 28 marca do Częstochowy. Pozdro, a ja się kładę spać. Jeżeli nie chcesz wpaść w ręce bestii, subskrybuj kanał Sixpack TV.